Witajcie w nowym vlogu. Marek już zamyka drzwi, więc zaraz jedziemy dalej, gdzieś dalej, ale jeszcze nie wiemy gdzie. Bo na początku plan był taki, że pojedziemy na Wyspę Brać, ale jak wiecie, na Wyspę Brać trzeba pokonać promem, a dzisiaj po prostu taka bura wieje, że no niestety promy nie kursują, ale tam to nie byłoby przyjemne, przyjemna podróż na tym promie, bo to się płynie aż 50 minut, także zobaczymy, gdzie nas koła poniosą. Tak, ale na pewno popłyniemy na Brać, więc pewnie jakieś będą odcinki z tego. A teraz dzisiaj to nie wiemy gdzie. Ale po prostu jedziemy, mamy dzisiaj dzień wolny, więc ruszamy w drogę i jak się... Aha, może troszeczkę Wam pokażemy nasze obejście. Drogę do samochodu. Czyli drogę do samochodu. Widzieliście, ruszyliśmy w kierunku Zadaru. Na razie zatrzymaliśmy się przed Kauflandem. To jest Kaufland w miejscowości chyba Pakosztane, ale nie jestem pewna w końcu, bo nie patrzyłam w ogóle. Idziemy na coś sobie kupić potem na drogę, jakiś prowiant, bo już są takie pomysły, żeby jechać do Włoch. Więc wiecie co, lepiej sobie coś kupimy, bo mamy tylko butelkę wody. A zobaczymy co dalej i za chwilę może Wam chociaż pokręcę taki krótki filmiczek, jakie są ceny. Ale takie, no, to nie będzie film o cenach, ale chociaż sobie zobaczycie w Kauflandzie, w Chorwacji, jakie są ceny takich podstawowych produktów. Oczywiście już po zakupach, bardzo dużo promocji dzisiaj było, więc trochę nam to dłużej zajęło. A Marek pierwszy w tym sezonie lód. Tak naprawdę to jest drugi. Tylko Marta nie widziała, jak kupiłem tyś na zakupach w Lidlu i sobie sam kupiłem. Dobra, jedziemy dalej. Wjechaliśmy do Zadaru, tak do końca nie wiedzieliśmy co zrobić, bo myśleliśmy, że może pojechać sobie na Nin, a może gdzieś tam w granicach Maslenicy, ale nie, zobaczyliśmy z oddali prom, więc skręciliśmy sobie w lewo, właśnie wjeżdżając do Zadaru skręcaliśmy w lewo, wjechaliśmy sobie do portu i pierwszy jaki prom się nadarzył, odpływamy za jakieś pół godziny, to jest na wyspę Ugljan, kupiliśmy bilety, koszt w tom i z powrotem plus samochód i nasze dwie osoby to jest 35 euro, także aha, pani powiedziała, że bo chcieliśmy kupić konkretną godzinę, jeżeli chodzi o powrót, ale pani powiedziała, że nie ma znaczenia, o której wjedziemy sobie w drodze powrotnej, także no zobaczymy, jedziemy sobie na wyspę Ugljan, tam w życiu jeszcze nas tam nie było, także jedziecie z nami pierwszy raz. Tak, ona jest, widać ją z Zadaru. Tak. Terminala, przed, właśnie tutaj przy odprawie promowej, są i kafejki, można tutaj też kupić bilety, my kupowaliśmy w okienku, ale można kupić też normalnie tutaj, więc i jest cieplej, bo na zewnątrz dzisiaj jest tak 8-9 stopni, 10 pokazywało w samochodzie, ale nie czuć tego, że tak bardziej jest chłodno przez ten wiatr, nie? No ten wiatr wieje, także dlatego nie pojechaliśmy na Brać. Ale tutaj jest tak, że no, tak jak widziałem, jak to z nami zwykle bywa, ale tutaj się płynie tylko kilkanaście minut pewnie, nie? Króciutko. No, wzięliśmy, znaczy czapki mamy w razie czego, więc... Ale chcemy wyjść na pokład, na górę. Na pewno będzie wiało, ale coś tam nakręcimy. Ale zobaczcie, ten terminal to wygląda po prostu jak lotnisko. To nie jest taki sobie malutki port. Zadar jest jednak dosyć duże miasto, także tu odpływają promy
i do Włoch na przykład, i do różnych miast, wysp w Chorwacji, ale no, naprawdę duży. Zobaczcie sami. Plan jest taki na tą wycieczkę, że zjedziemy, bo tak będę teraz patrzył, bo mam odpalony Google Maps, bo my tu nie byliśmy na tej wyspie, także to jest zupełnie spontan. Zjedziemy sobie z tego promu. Jak zjedziemy z promu, to skręcimy... W miejscowości Preko. Tak, zjedziemy w miejscowości Preko, skręcimy w prawo, pojedziemy, plan jest taki, żeby pojechać do miejscowości Ugiat. W ogóle na tej wyspie, słuchajcie, to jest tylko jedna taka główna droga. Widzę numer 110 z tej drogi. Jedziemy sobie do tej miejscowości Ugiat. Potem wrócimy z powrotem przez tą miejscowość Preko. Pojedziemy w drugą stronę. Przez miejscowość Kali widzę. I słuchajcie, najlepszy numer, że chyba zaliczymy przy okazji dwie wyspy, bo przez most z tej wyspy, tutaj z tej wyspy Ugiat, jedziemy do drugiej wyspy, która się nazywa, jak się nazywa? Paszman, jeżeli dobrze przeczytam, no dobra. No i pojedziemy sobie na drugi koniec tej drugiej wyspy. Także taki jest plan na dzisiejszą wycieczkę. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Tak. Hala. Kolejna poczekalnia. Ale my pójdziemy do góry. Idziemy na zewnątrz, do góry. Jesteśmy już na górze i mamy chwilę czasu przed od lotem, przed odpłynięciem, więc możemy Wam trochę poopowiadać, bo jak tam u nas po kolejnym tygodniu w Chorwacji, jak mieszkamy. No pierwsza rzecz, którą ja Wam mogę powiedzieć, to o tym, że o wodzie. Wiemy, tak, o wodzie z kranu. Wiemy, że w Chorwacji woda ma dobrą jakość, ale jednak zawsze to jest inna flora bakteryjna, więc my w tym roku wzięliśmy sobie ten czajnik normalnie Brity i powiem Wam szczerze, że ja jak sobie tą wodę po prostu filtruję, to nie ma z nią problemu. Znaczy ze mną nie ma problemu. Ale widzicie, ja mam na przykład SodaStream i leję bezpośrednio wodę z kranu do tej butelki, potem ją sobie gazuję i wkładam do lodówki, bo tak lubię. I ja nie mam żadnych problemów, ani mi żołądek nie boli, także myślę, wydaje, że to zależy też od urody. Tak, 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 na pewno, na pewno. No i troszeczkę niektórzy mówią, że właśnie ta woda ma więcej wapna, ale nie wiemy. U nas... Tak, możliwe, że ma. W każdym razie ten filtr się sprawdza. W przypadku moim, a Marek po prostu tylko sobie gazuje w SodaStream. A opowiedz o SodaStream, czy tutaj w ogóle coś takiego mają? Aha, właśnie, słuchajcie, jeżeli byście chcieli, bo ja lubię wodę gazowaną, jak pewnie już gdzieś tam w poprzednich vlogach zdążyliście zauważyć, to woda gazowana wcale do tanich nie należy, także ja sobie wziąłem ten SodaStream, ale muszę Wam powiedzieć, że tutaj nie można kupić tych nabojów. Także jak będziecie sobie brali do Chorwacji SodaStream, to zaopatrzcie się albo w pełen już ten nabój, albo po prostu weźcie sobie po prostu dodatkowy. Tutaj już szukałem już we wszystkich sklepach świata. Ktoś nawet mi polecił, że może kupić, może zobaczyć w Sparze, bo Spar to jest jednak niemiecka sieciowa. Nie ma, po prostu nie ma. Tutaj w ogóle w sprzedaży nie ma SodaStream, także nawet nie widziałem. Nie ma, nie ma. Gdzie, zobaczcie, jak pojedziecie do Niemiec, to właściwie na każdej stacji prawie benzynowej to można wymienić, a tutaj nie, po prostu nie ma i już, nie? No. Także SodaStream nie wymienicie. Co jeszcze? Czyli nasze analizy dzisiaj to są pod kątem wody. Tak. Zobaczymy, co tam jeszcze nam przyjdzie do głowy, to Wam będziemy mówić. Musimy sprawdzić wodę w morzu. O, Marek się będzie kąpał. Już powiedział, że zamierza się kąpać jeszcze zimą, więc na pewno nagramy. Ale zobacz, już tutaj tak nie wie, jak u nas. Nie, tutaj nie, więc ja nie wiem. Może rzeczywiście mogliśmy jechać na ten brać, ale u nas w Wodicach tak wiało dzisiaj, że i sprawdzaliśmy na tej aplikacji Windy, że rzeczywiście był duży wiatr. Więc stwierdziliśmy, że po prostu jedziemy w stronę Zadaru i tu rzeczywiście, słuchajcie, jesteśmy na promie. No wiadomo, że jeszcze nie wypłynęliśmy na pełne morze, ale w ogóle tu nie wieje nawet u góry. Ale Wam powiem, że tak patrzę tam prosto na morze, to nie ma fal generalnie, także no fajnie, no co, nie? Tak, fajnie. We'll be right back.
miejscowości Ugia. Jesteśmy w Preko. Widzicie, ale ten facet przed nami jedzie na jednym kole. Wyjeżdżamy już z wyspy Uglian. Będziemy teraz jechali mostem. On łączy właśnie wyspę Uglian z wyspą Paszman. Ale most imponujący. Tak. A tu już też stateczki wpływają. I zobaczymy, jak wygląda Paszman. Paszman, jadąc do miejscowości Tkon, warto skręcić w prawo. Taka jest dosyć ostry podjazd. A tam na wzgórzu znajduje się klasztor benedyktyński i widoki, słuchajcie, są oszałamiające.
tego pięknego miejsca. Żegnamy się dzisiaj z Wami, bo już powolutku zachodzi słońce, będziemy pewnie wracać po ciemku. Coś tam jeszcze wrzucimy z naszej powrotnej drogi, ale udało nam się przejechać dwie wyspy, i wyspę Uglian, i wyspę Paszma. No nie zatrzymywaliśmy się w każdej z miejscowości, bo po prostu nie mieliśmy czasu, wiecie, taki wypad na spontanie, a to jest jeszcze zima, bo jest początek stycznia, no i te dni są dużo krótsze, więc po prostu no nie wjechaliśmy do każdej miejscowości, więc te osoby, które chciałyby tutaj więcej zobaczyć, no to muszą same przyjechać i poczuć tą wyspę. Ale naprawdę warto, słuchajcie, dwie wyspy w ciągu jednego dnia, no wycieczka super, uważam. Tak, no i na pewno są, tam widzieliśmy po drodze, są, o, Marek ma kwiata już, po drodze jest dużo fajnych też miejscowości, takie urokliwe kościółki, ale powiedzmy, jak my ją widzimy, po tej naszej takiej szybkiej przejażdżce. Jak ty to widzisz? No, że super. No, mi się wydaje, że naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, jest warto. Coś innego, tak? Że no, to spontaniczny wyjazd. Myślę, że to popołudnie było bardzo, bardzo udane, prawda? Udane, tak, ale wiecie co, ja Wam powiem szczerze, tak o mnie, to te dwie wyspy, no to... Jeżeli miałabym mieć porównanie do Pagu albo do Krk, to nie, to bez porównania Pag jest dużo piękniejszy. Więc to jest moja, tylko i wyłącznie moja opinia. No nie jest tu aż tak super, no teraz te widoki, to co widzicie, to jest naprawdę ślicznie, ale tak jak jest się w tych miejscowościach, raczej widać, że jest to taka biedniejsza trochę wyspa, a też nie ma takiej infrastruktury, jakby się chciało, więc ja Wam powiem szczerze, że na pewno nie jest u mnie w topce najładniejszych wysp w Chorwacji. To na 100%. A u Ciebie? Tak jak wcześniej wspomniałem, to jest tak naprawdę jedna droga, która się ciągnie przez te dwie wyspy. I od tej drogi jakby odchodzą na wybrzeże takie te małe miejscowości. Także te miejscowości generalnie są właściwie do siebie pewnie podobne, nie? No bo tak jak na wszystkie na wybrzeżu chorwackim, głównym centrum to jest kościół i właściwie no co, i domy, i tak naprawdę jakaś tam promenada i to wszystko, nie? Tak. No i słuchajcie, no dzisiaj to wszystko, więc zobaczymy, gdzie nasze kroki, gdzie nasze koła nas poniosą. My tak w ogóle myśleliśmy jeszcze o Włoszech, więc myślę, że i tak zrobimy te Włochy, bo to nie jest aż tak daleko stąd, więc to tak jakbyśmy jechali z Bydgoszczy w góry. Po prostu nie jest to tak daleko, więc przemyślimy jeszcze te Włochy. Może to będzie w kolejnych odcinkach, a może dopiero gdzieś tam za jakiś miesiąc lub dwa, ale ciągną nas też, nie, żeby pojechać. Zobaczymy. To żegnamy się z Wami. Dziękujemy Wam za wszystkie komentarze. Dziękujemy Wam za subskrypcję, za to, że z nami jesteście. Jest nam bardzo, bardzo miło. Pa! Jesteśmy teraz już na promie u góry, w takim fajnym miejscu, jest tutaj taka kawiarenka, no i co, wzięliśmy sobie kawę. Jemy kawę. Tak, macchiato, bo w Dalmacji macchiato to jest kawa z mlekiem, a kawa bez mleka, ja mam kawę bez mleka, to jest americano, więc oczywiście można mówić z mleką, bez mleka, ale macchiato to z mlekiem, a americano to bez mleka. Aha, i koszt. Zapłaciłam za dwie kawy 4 euro. 4 z kawałeczkiem jakimś małym. No ale weźcie poprawkę, że to jest na promie, nie? Na promie.